Nauka, seriale, książki. Czy da się to wszystko połączyć? Da się. Ohaja, witajcie na kanale Book Please i dzisiaj zapraszam Was na filmik z organizacją mojego czasu, ponieważ pod filmikami związanymi z serialami rozgorzała się dyskusja, jakim cudem ja potrafię obejrzeć tyle seriali i jednocześnie czytać książki i jeszcze uczyć się chodzić na zajęcia i tak dalej. Dlatego też, aby każdemu z osobna nie odpowiadać na to samo pytanie i nie powtarzać się tyle razy, postanowiłam, że nagram na ten temat filmik, żeby było jasno i przyjrzyj się wszystko. I jeżeli po tym filmiku będziecie mieć jeszcze dodatkowe pytania, to zapraszam Was do komentowania, bo wtedy Wam jeszcze bardziej odpowiem na te pytania, które Was dręczą. I jeżeli chodzi o organizację mojego czasu, to trzymam się takich trzech złotych zasad. I pierwsza jest to plan, druga zapisywać wszystko, co muszę wykonać danego dnia i tak dalej. No i trzecia zasada to jest multitaskerowa, czyli wielozadaniowość, wykonywać wiele rzeczy jednocześnie, to znaczy zazwyczaj robię dwie rzeczy jednocześnie, ale jeżeli się da więcej, to oczywiście też staram się tak robić. W sumie to po obejrzeniu tych dwóch filmików związanych z serialami mogliście mieć wyobrażenie mnie siedzącej jedynie przed komputerem i oglądające te wszystkie te odcinki i tak dalej i ewentualnie od czasu do czasu zaglądające i tak książki, ale tak naprawdę to wszystko jest poukładane logicznie i potrafię zorganizować sobie czas, aby mieć czas na seriale, na filmy, na książki i tego typu sprawy i jeszcze naukę potrafię w to wcisnąć. Dlatego też to, co chcę Wam przekazać w dzisiejszym filmiku, jest podzielone na cztery części i zacznę od tej najważniejszej części, albowiem od obowiązków i nauki, bo jeżeli chodzi o seriale, to nigdy nie postawię ich wyżej niż tego, co mam zrobić, bo tak naprawdę nie lubię robić sobie zaległości. Czasami zdarza mi się, że mam słabszy dzień i nawet jeżeli mam dobrze zaplanowany, to legnie w gruzach, bo coś źle się poczułam albo coś, jakaś wiadomość do mnie dotarła, więc nawet jeżeli dobrze się zorganizuję, to czasami to potrafi no po prostu upaść. Więc jeżeli chodzi o naukę i obowiązki, zapisuję sobie wszystkie, ale to dosłownie wszystkie rzeczy, które muszę wykonać danego dnia. Zapisuję wszystkie ważne wydarzenia w kalendarzu. Starałam się robić to w kalendarzu w telefonie, ale kompletnie mi to nie pasuje, jestem starej daty, więc jeżeli coś napiszę ręcznie w kalendarzu, to pamiętam, że coś było, bo ja mam naprawdę ogromną sklerozę i potrafię zapomnieć takich najdrobniejszych szczegółów i dopiero jak kładę się spać, przypominam sobie o tym i wtedy to nie jest fajne, naprawdę. Więc wszystkie zadania domowe zapisuję sobie do kalendarza, dodatkowo do jakichś zeszytów, sprawdzam wszystko. Dlatego mam trzy kalendarze. Jeden jest związany z rzeczami, które są najważniejsze i zawsze mogę do niego zajrzeć i zobaczyć, co danego dnia mam jakieś, czy mam jakiś egzamin, czy nie, czy jakieś zadania domowe muszę oddać. Też sobie zapisuję kilka dni wcześniej, żeby wiedzieć, że na pewno mam jakieś zadanie domowe i tak dalej. W drugim kalendarzu zapisuję sobie dosłownie wszystko, co muszę zrobić. Czy muszę posprzątać pokój, czy muszę umyć włosy, czy muszę odrobić jakieś zadanie, czy muszę przesłuchać jakieś piosenki, bo wychodzi akurat teledysk czy coś w tym stylu. Zapisuję sobie dosłownie wszystko, żeby zorganizować sobie ten czas, wykonać te najważniejsze rzeczy, które powinnam, a dopiero zabrać się za te, które są przyjemniejsze i takie łatwiejsze do wykonania, ale też powiem Wam, że jest dobrze mieszać, że najpierw zrobić to, co było bardzo trudne i później zabrać się za coś łatwego, żeby sobie odpocząć i później znowu wrócić do tej rzeczy i tak dalej. A trzeci kalendarz jest typowo YouTube'owy, gdzie zapisuję sobie, jaki filmik danego dnia powinien wyjść. Czasami zapominam o tym, bo ten kalendarz jest cienki i mały i zapominam, że go mam, ale na szczęście często sprawdzam, kiedy dodałam filmiki na YouTube, więc to jakoś też nie zapominam. Jeżeli chodzi o tajemnicę związaną z nauką, no to tutaj też sobie rozplanowuję wszystko, tylko że to już zostało troszeczkę zaburzone niż to, jak chodziłam do szkoły, bo jak chodziłam do szkoły i miałam na konkretną godzinę na ranę i do godziny, dajmy 15, to po szkole zawsze robiłam sobie taką godzinną przerwę
i dopiero później zabierałam się za naukę, za to, co muszę odrobić i w międzyczasie też mogłam sobie zrobić przerwę i obejrzeć coś i zjeść. A tak jak jestem na studiach, to ten plan czasami potrafi być okropny, bo jednego dnia siedzę od 8 do, nie wiem, 11 na uczelni, a drugiego dnia od 15 do 20 i to jest naprawdę bardzo zaburzające. Ale mimo to, jeżeli nawet mam do tej 20 zajęcia, to staram się chociaż te pół godziny odpocząć od tego wszystkiego i przygotować się na następny dzień. Do tego jeszcze, jak się uczę, to ustawiam sobie budzik, żeby przez konkretną godzinę albo 45 minut skupić się jedynie na nauce i nic, żeby mnie nie rozpraszało albo na odrobieniu lekcji i tak dalej. Po prostu chcę mieć ustabilizowane kiedy, co, jak robię i dopiero jak ta godzina czy 45 minut minie, to mogę sobie zrobić przerwę. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o naukę. Teraz powiem wam, jakie oglądam seriale, filmy i dramy. Jeżeli chodzi o dramy, to tutaj nie jest łatwa sprawa, bo jednak muszę siedzieć przed komputerem, czytać te napisy i oglądać to, co się dzieje na ekranie. Ale jeżeli chodzi o takie seriale po angielsku, po niemiecku, ale rzadko oglądam po niemiecku, czy nawet po polsku seriale, no to nie mam problemu z tym, żeby jednocześnie słyszeć to, co dzieje się w komputerze i jednocześnie robić coś innego. Często nawet też seriale pozwalają mi nabrać weny do tego, co robię. Nawet jak piszę wypracowanie na jakiś poważny temat i się zawieszę i mi brakuje słowa, to te 5 minut serialu, przysłuchanie się mu sprawia, że jakoś wracam na ten właściwy tor i później mam wenę. W ogóle uwielbiam pisać czy recenzje, czy nawet jakieś zadania domowe, wypracowania przy dźwięku seriali, więc daje mi to taki rytm, że potrafię sobie zorganizować czas i ile chciałabym napisać w ciągu tego jednego serialu, w ciągu tego jednego odcinka. Poza tym, jeżeli chodzi o seriale, to ja nie potrafię oglądać kilku seriali w ciągu dnia. To znaczy, potrafię oglądać kilka seriali w ciągu dnia, ale nie jednym ciągiem. Chyba że jest to jeden konkretny serial i cały sezon bym miała to obejrzeć, to wtedy tak potrafię obejrzeć góra 6 odcinków, ale to w taki dzień, gdy nie mam zbyt wielu obowiązków. No i też w tym czasie robię różne inne rzeczy i nie tylko siedzę wgapiona w ten ekran, chyba że to jest naprawdę bardzo interesujący serial, ale tak jak przysłuchuję się mu, to wystarczająco jest dla mnie. Poza tym często też włączam sobie seriale do śniadania, do malowania się, żeby się odprężyć przed ciężkim dniem na zajęciach na uczelni. No i tak to mniej więcej wygląda. A poza tym już wam kiedyś mówiłam, że potrafię czytać i oglądać jednocześnie, więc multitaskerowanie jest super. Jak serial jest nudny, to niech sobie leci w tle. Ja od dawna jestem przyzwyczajona do tego, żeby coś mi leciało w tle, bo nie lubię, okropnie nie lubię ciszy, więc naprawdę seriale mi to ułatwiają. I powiem wam, że ja nie jestem jeszcze aż na tak zaawansowanym poziomie oglądania seriali, jak na przykład moja koleżanka, której imienia nie wspomnę, bo może się na mnie obrazić, ale jeżeli to ogląda, to wie, że o niej mówię. Ona potrafi naprawdę dużo seriali obejrzeć, gdzie na przykład zaczynamy ten sam sezon, ona potrafi go jednego dnia skończyć, a ja siedzę na czwartym odcinku, więc... No ale ona zawsze mi powtarza, że ja mam jeszcze YouTube, że czytam książki, więc to zupełnie inny jest rytm. Ale tak naprawdę można dużo, dużo seriali obejrzeć, chyba że ktoś no nie lubi, jak mu leci w tle coś. Poza tym ja też nie oglądam telewizji, no to wolę obejrzeć jakiś serial w komputerze niż jakieś badziewie w telewizji. Co do czytania, to jeżeli oglądacie mnie od dawna i śledzicie moje wrap-upy, no to wiecie, że w ciągu roku akademickiego nie mam zbyt dużych wyników czytelniczych, jest to tak średnio 4-5 chyba. Nawet 6 się kiedyś trafiło książek w ciągu miesiąca, a to dlatego, że nigdy nie, po prostu nie będę czytać książki, jeżeli wiem, że mam dużo nauki. Dlatego też książki są niestety na drugim miejscu i są ważniejsze książki do przeczytania, na przykład te, które są na zajęcia. Więc tego czasu na czytanie nie jest aż tak wiele. No tutaj mi nic w tle nie może lecieć, jeżeli chodzi o książkę, chyba że ktoś by mi ją czytał, ale nie znalazłam jeszcze takiej osoby,
No chyba, że to audiobooki, to wtedy też, ale też zbyt wielu audiobooków, które mnie interesują, nie ma. Więc trochę jest trudno. Ale jeżeli chodzi o czytanie, to również potrafię sobie zorganizować na to czas. Zazwyczaj czytam wieczorami, gdzieś do godziny drugiej, trzeciej, czwartej nawet. Jeżeli jest weekend albo mam więcej czasu wolnego na późniejszą godzinę czy coś w tym stylu. Bardzo lubię czytać też książki w autobusach. To sprawia, że jakoś dziwnie szybko czytam. Nie wiem, czy to coś, ten ruch samochodu, autobusu ma w tym wspólnego, ale naprawdę najszybciej mi się czyta w autobusach i najprzyjemniej, no chyba, że są stare babcie i gadają ci nad uchem, to wtedy jest kiepsko. A jak mam wakacje, no to wtedy czytanie idzie mi znacznie lepiej, bo jak wstanę sobie, dajmy na to o godzinie 11, no to mogę sobie czytać tak 2-3 godzinki, wtedy zabrać się za te inne rzeczy, które powinnam zrobić i wtedy, jeżeli już je wykonam, to zabrać się za czytanie znowu albo obejrzeć sobie film, więc tak to mniej więcej działa, że wymieniam sobie rzeczy. Skoro było już o nauce i obowiązkach, czytaniu i oglądaniu, no to czas przejść do tematu nagrywania. I skąd biorę tyle czasu na nagrywanie? Nagrywanie już nie sprawia mi aż tak dużego problemu, jak to było na początku i potrafię nagrać 3 filmiki w 3 godziny, albo nawet więcej filmików, zależy też jaka tematyka jest w filmiku. Jeżeli czuję, że mam zły humor i że nie jestem w stanie nagrać, to po prostu nie nagrywam, bo wtedy widać, że te filmiki wychodzą kiepsko, ciężko je się obrabia i co chwilę są jakieś cięcia i to jest po prostu okropne i taki jeden filmik potrafi zająć naprawdę dużo czasu. Poza tym filmiki niby wydające się krótkie potrafią też zabrać ogrom czasu. Pamiętacie filmik ze 100 seriami, które chciałabym przeczytać? No to zajęło mi to około 5-6 godzin, żeby samo wstawić te miniaturki tych okładek. Naprawdę to jest dużo i ciężka praca, jeżeli chodzi o tworzenie filmików i jeżeli ktoś się tym nie zajmuje, to też ma trochę mylne wrażenie, jak to wygląda. Na początku jest bardzo ciężko, mi zajęło 2 lata przełamanie się, żeby tak jakoś płynniej mówić do tej kamery, żeby nie czuć się jak debil, że mówi się do czarnego pudełka, a tak naprawdę to dopiero później inne osoby oglądają, więc nagrywanie jest bardzo czasochłonne, ale też bardzo przyjemne i ja bardzo lubię to robić. Jedyne, czego nie lubię w nagrywaniu, to rozkładanie sprzętu, bo ja mam niestety mały pokój i muszę ciągle składać, rozkładać, składać, rozkładać. Więc marzy mi się, żeby mieć w końcu taki kącik do nagrywania, ale nad tym trzeba jeszcze bardzo długo popracować. Dlatego też jeżeli chodzi o nagrywanie, to bardzo wiele czynników na to wpływa. Ile mam czasu, czy jestem zmęczona po zajęciach, czy dam radę nagrać jeden filmik, czy więcej, czy zdążę przed zajęciami i tak dalej. Też jest ważne to dla mnie, czy jest ktoś w domu, czy go nie ma, bo strasznie nie lubię nagrywać, jak ktoś jest w domu, nie mogę się wtedy skoncentrować i też nie mówię z odpowiednią głośnością. Tak jak mieszkałam na stacji, to wtedy też tak bardziej się wstydziłam, bo że co będzie, jak się dowiedzą, że nagrywam i tak dalej, albo jak będę przeszkadzać innym współlokatorkom, no to jest naprawdę ciężkie, żeby tak jakoś to wszystko pogodzić, ale też na przykład podczas obrabiania filmików, jak już się on zrenderuje, no to mogę sobie poczytać książkę, mogę się pouczyć, bo wtedy kompletnie nic nie mogę skorzystać z komputera, bo chodzi na bardzo wolnych obrotach, on też już jest staruszkiem, więc nic dziwnego. Ale w tym czasie mogę coś innego zrobić, zrobić sobie jedzenie i czekać, aż ten filmik się zrenderuje. Podczas wrzucania filmiku też za bardzo nie mogę posiedzieć w internecie, bo tutaj mam wolny, bardzo wolny internet i nawet włączyć Instagram to jest cud. Jeżeli się włączy, to jest cud, dosłownie. A już na przykład o nagrywaniu snapów nie mogę mówić, albo oglądania czegoś na YouTubie, bo wtedy muszę sobie wyłączyć ten filmik, który przesyłam i włączyć sobie co innego, żeby coś się załadowało i później mogę to znowu wrzucać i to jest jakaś masakra. Dlatego też w czasie wrzucania filmików i renderowania ich potrafię sobie zorganizować ten czas, żeby nie siedzieć brzuchem do góry i po prostu nic nie robić,
bo nie na tym polega to wszystko. Kiedy mam jakiś pomysł na filmik, to zawsze zapisuję sobie go w jednym z tych zeszytów, zależy na który to jest kanał. Tutaj jest zeszyt na kanał Book Please, a tutaj jest zeszyt na kanał Kisses Yui, boże, już się mieszam. No i zawsze zapisuję sobie, jakie mam serie na kanale, jakie filmiki chcę, żeby powstały, kiedy mają one powstać, które są ważniejsze i tak dalej. Więc tutaj zawsze zaglądam. Zeszyty są taką rzeczą, która bardzo mi ułatwia pracę. No i też mam jeszcze taką jedną osobną karteczkę, gdzie zapisuję, co w danym tygodniu chciałabym nagrać, co chciałabym, żeby pojawiło się na kanale, więc to musi wszystko klikać. Mam nadzieję, że rozjaśniłam wam, jak wygląda moja organizacja czasu. Pamiętajcie, że ja wszystko planuję, zapisuję i multitaskeruję, bo wtedy to jakoś ma ręce i nogi i fajnie się zazębia. I naprawdę ja nie leżę brzuchem do góry i nic nie robię i nie oglądam tylko seriali. Ja naprawdę jestem aktywna w ciągu dnia i bardzo lubię dużo robić. Też potrafię znaleźć nawet czas na język japoński w ciągu tego planu, ale tak jak mówię, te obowiązki, które są najważniejsze, idą na pierwszy plan, żeby te przyjemniejsze ich nie przesłoniły, chociaż wiadomo, każdy by chciał robić tylko to, co jest przyjemne, ale są obowiązki, nad którymi nie da się zapanować i trzeba to wykonać, bo inaczej później robi się je na ostatnią chwilę. I często mi się tak zdarza, ale też jak działam pod presją, to szybciej działam, więc nie wiem, może to jakiś ma sens. No i oczywiście najlepiej nawet zorganizowany człowiek potrafi polegnąć, bo są sytuacje, na które nie mamy wpływu, są informacje, na które nie mamy wpływu i to potrafi nas bardzo zdekoncentrować, więc takie zapisywanie wszystkiego bardzo mi ułatwia to wszystko. I nawet jeżeli czegoś mi się nie uda zrobić, to wiem, że na następny dzień ten obowiązek musi przejść i tak dalej. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do organizacji mojego czasu, to piszcie w komentarzach, ja na pewno na nie odpowiem. I też napiszcie mi, jak wygląda wasza organizacja czasu, czy robicie sobie przerwy między naukami, czy różnie układacie sobie zajęcia w domu, poza domem, w szkole, czy też zapisujecie sobie wszystko tak jak ja. Jestem bardzo tego ciekawa, więc piszcie w komentarzach. Jeżeli podobał wam się filmik, to dajcie koniecznie kciuka w górę. Zapraszam was również do subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was również na media społecznościowe, na których dużo się dzieje i do których linki macie w opisie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bye bye!